w kolejnym odcinku z Destiny 2 ze zbuntowanej. Mamy sobie czwartek, 17. Ja tak zaczęłam teraz nagrywanie, bo nie jestem pewna, kiedy ten mało ma urodziny, więc tak na wszelki wypadek wolałam zacząć to teraz. Zresztą zobaczę, czy możemy mu zrobić już te urodziny. W tortach. Bo w sumie to nie wiem. Nie możemy. Czyli jeszcze nie dzisiaj. Jak to używany obiekt? Już ktoś mi go używa, Jezus Maria. Kto? Sorry, nie ty. Nie wiem, kto go używa. Nikt go nie używa. Weź to dziecko, podnieś tej podłogi. Podnieś go i może ustaw go na krzesełku. Jak widzicie, zaszły minimalne zmiany. Nasza kuchnia teraz się tak prezentuje. Dodałam kilka rupieci, mikrofalówkę. Czy teraz mogę sprzedać ten tort? Nadal nie mogę. Dlaczego? Dobra. Więc tak, pojawiło się krzesełko dla dziecka, ponieważ no dzisiaj będziemy mieli już urodzinki. Tutaj jakieś rupiecie na tym poustawiałam. Usunęłam ten okap tutaj taki duży, co był, bo mnie denerwował, bo był taki wielki i brzydki w ogóle. Więc wzięłam to, wywaliłam. Zmieniło się kolor krzeseł i ściany zmieniłam też. Pomyślałam, że skoro w całym domu panuje tak, taki morsko-niebieski, błękitny klimat w połączeniu z białym i szarym, no to już zmieniłam też kolor tej kuchni, bo tak za bardzo się wyróżniała z tym brązem. No i dodałam chyba tylko parę obrazków na ściany tutaj. I potem dalej to wiele się nie zmieniło. Tu się pojawiło właśnie to krzesełko dla małego. Tutaj w sypialni też się nic nie zmieniało. U małego zmieniłam trochę. U małego w pokoju pododawałam różne tam... Pojawiły się ozdoby, oczywiście zniknęła kanapa, pojawił się taki fotelik za to. Łóżeczko chyba też wymieniłam i w ogóle dałam takie podusie urocze. I tak się teraz to prezentuję. O. A na ścianie mamy takie obrazki. I tutaj też się pojawił taki słonik. A tu sobie powiesiłam jakieś takie kolorowe zdjęcia. No. I w sumie tyle. Nic wiele się nie zmieniło, a mam mniej pieniędzy, głównie dlatego, że kupiłam im kilka nowych ciuchów. Tutaj Wicek ćwiczy charyzmę. O, dziecko chyba zasypia. On śpiący chyba. O, jutro ma urodziny, no tak jak myślałam. I tak, moi drodzy, udało mi się naprawić, zainstalować jeszcze raz system świateł. Dlatego teraz nam się oświetlenie będzie już zmieniało. Normalnie. Dobra, Miranda troszkę tutaj, korzystając z okazji, że mały właśnie w tym siedzi, troszkę sprzątnęła. Znowu mamy karaluchy, naprawdę? Dobra, niech ona to wyrzuci. Czy już biłeś? A to możesz dalej wbijać, bo on się dobrze czuje. Mały jeszcze nie płacze, on się tutaj bawi tymi guziczkami. Uroczymi. Nie możesz go oglądać albo coś? Nie za bardzo. On chyba śpiący jest, powiem wam. Uroczy. Miranda se bałwana buduje. No to chyba i pozwolę go zbudować, bo ma niską rozrywkę. Przyspieszę troszkę. Tak, w ogóle mam go aktywnego, bo chciałam sprawdzić jego wiek. I mi się tak zrobiło i nie wiem, czy to się w końcu odteguje. Ale no, trudno, mamy przy okazji takie ułatwienie małe. Widzę, że mu w tym potrzeby nawet rosną, a mnie płacze dziwne, bo zwykle dzieci mi w tym płakały po pewnym czasie, wiecie? Jak im się zmieniło siedzenie, także nie wiem. No, my tu mamy dużo do wypijania przed tym 10 levelem, ale to nic. Zrobiłaś tego bowana? Piękny jest. Idziesz sobie usiąść, bo tobie komfortu teraz brakuje, ale wiesz co, nie. I sobie oglądaj. Jak mały tutaj siedzi, to on będzie sobie tutaj się bawił, a ty sobie oglądaj telewizję.
Taki uroczy obrazek. On chyba tylko zacznie płakać, jak będzie mu źle, jak będzie miał brudną pieluszkę, bo będzie głodny. Pewnie w ten sposób to działa. Nasze romantyczne zdjęcia ze ślubu, zobaczcie. Jak słodko. Pięknie. A no i zmieniłam jeszcze włosy Mirandzie w ogóle, takie sobie warkoczyki splotła. Tak. I to tyle z większych zmian, kupiłam też jakieś ciuchy, ale... Ale to już tam, na razie ich nie przebieram. Głównie kupiłam dla małego, żeby miał co się ubrać zaraz, jak nam urośnie. Dobrze, mi drodzy, mamy kolejny dzień, Wicek wrócił z pracy. I myślę, że możemy sobie robić urodzinki małemu. Ale tylko go nie karm, okej? Okay? Możesz go wziąć, tylko bez karmienia. Obejmij go. Żadnego jedzenia. I wiesz, włóż go na chwilę i przebierz się w ubranie codzienne. Tak, Miranda tam dzwoni do ojca i do mamy. I chciałam zobaczyć, czy oni do nas przyjdą. Bardzo mnie to ciekawi. Jak tam nasze relacje? Niby teoretycznie są dobre, a zobaczcie, oni mają z nami nadal minus 10. Ona minus 15, więc... Cienko to widzę, ale spróbuję. Czemu ci się nie podoba tort? Dobra, dziecko się tam bawi. Długo jeszcze będziemy gadać, no. Zadzwoń do Sima i zobaczymy. Może bym to zrobiła jako przyjęcie, to by przyszli. Sama nie wiem, ale spróbuję. No niestety. Skoro już go wziąłeś, to chodź, zrobimy te urodziny z tym przyjacielem. Co on przyprowadził go z pracy, chyba że on już sobie poszedł, nie wiem. Chyba nie poszedł, bo czekamy na niego, gdzie on jest, idzie. Kompa nam włączył znowu, kurde. Kto to w ogóle jest? Jakiś Aleksy samolot, okej. Okay. Robimy urodzinki naszemu maluszkowi. Jak urocze. Jak się kiwa z nim. No i? Wow! Co z niego wyrosło? Jej, jaki śliczny! Ej, no piękny jest. Co ma na nosie tylko? Czy mi się wydaje? Aha, to jest ta... jak to się nazywa? To co leciało, wiecie? Serpentyna? Nie wiem. Stój mały. Co ty idziesz robić? Oni się mogą bawić takim czymś? Nawet nie wiedziałam. Ale ciebie to od razu trzeba odsadzić, mój drogi, na tym. Ale pokaż się tutaj. O, rany, jaki śliczny, zobaczcie. Co za piękne dziecko. Czy wy to widzicie? Jest prześliczny. I przesłodki. Od razu tak, najpierw Miranda weź go tutaj ucz korzystania, bo on tam chce siusiu. Oj, kurde. Nie to kliknę jak zwykle. Ale ty sobie jesz torta, to sobie jest. Uuu, to dobrze, że chcesz mieć niemowlę, bo ja chcę, żebyście mieli jeszcze córeczkę. Ale to jak podrośnie troszeczkę nam Diego. Posprzątaj to i skorzystaj najpierw, a potem ćwicz przemowy. Nasz słodziaczek, kurczyk, on jest śliczny. Chyba nie spodziewałam się aż tak ślicznego dziecka. Mam nadzieję, że tak zostanie, a nie, że potem mi wyrośnie z niego mały brzydel. Brawo! Pokaż, jeszcze byś coś zjadł w sumie. Ale na razie, a co ty chcesz? Bawić się ze mną. To weź go połaskał tej chwilę. I wiesz co? Wybierz ubranie codzienne. I chyba nie kupiłam mu żadnej piżamki. Patrzcie, to jest też urocze. Ale na co dzień w tym biegać tak nie za bardzo. Załóżmy mu to. Piękny. Mnie tylko zastanawia, moi drodzy,
kiedy nam się uda w końcu zaprosić rodziców. Bo oni chyba nigdy do nas nie zechcą przyjść. Unieśćmy go może i dajmy mu tutaj jest. Bo to już chyba nie działa. Nie, to już nie działa na takie dzieci. Podaj jedzenie. No i dobra, odbierz ten telefon. Małe urocze rudziec. A wiecie co, zdziwiłabym się, jakby nie był rudy. Ona znowu z nią gada. Ja nie wiem, co to za laska się nas uczepiła, ale masakra. To byś jeszcze kawałek tortu w takim razie? Potem posprzątaj. Tak, tutaj widzę, ciśnie tą charyzmę, no wiecie. Musimy się nauczyć. O, co ty nasze dziecko bierzesz? On chce się, nie, on chce się nauczyć się usiadł, tak. Nie ma sprawy, załatwimy to wszystko. Miranda nie pracuje, więc pewnie miała na to czas. Oni się dobrze czują, więc może pouczymy go chodzić. Jeśli nam łaskawie Aleksy odda syna. Co ty na to, Aleksy? Zechcesz nam oddać nasze dziecko? Czy tak niekoniecznie? W ogóle, czy on ma czarne oczy? Nie, coś mi się wydawało. No patrzcie, zabrał i nie oddam. Nie oddam. Wiesz co, rób ze swoje. Co za dziad. Wyczyść na takie mamy. O, super, wbiłeś sobie punkt, to odpuszczę ci, weź sobie kawałek torta, póki jeszcze jest dobry. Nie, 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 nie. Oddaj nam dziecko, please. Może jak jemu skreślę. Tak, wyłącz ten komputer. O, odłożył go. Świetnie. Weź sobie torta, Aleksy. I nie męcz nam dziecka. Bo ja chcę go troszeczkę pouczyć. Sprzątasz, to sprzątaj. A my się tu pouczymy chodzić. W sumie chcesz się z nim zaprzyjaźnić, więc... Może zabawia i dowcip. Przydałoby się super mleko, co? Ale na razie zostawiamy E. Tak jak jest, on jest troszkę już powoli śpiący. Więc w sumie już jest ta pierwsza, to zaraz będzie trzeba położyć go spać. Tylko najpierw to musimy opróżnić nutniczek. I jeszcze raz go wysadzić na nim. Przed snem. Żeby przespał nam spokojnie noc. Mamusia się tutaj wszystkim zajmie ładnie. A ty tutaj pożegnaj ładnie kolegę. Charyzmę wbiłeś. Brakuje ci techniki i kondycji. Spać ci się nie chce, więc ucz się techniki. Tylko byś żarł. W sumie szkoda, żeby ten tort się zmarnował, więc... I położymy go spać. Tutaj Mirandka się ogarnie też przed snem. I musimy próbować z tymi rodzicami, bo oni w ogóle nie chcą do nas przyjść. No halo, jak to tak? To jest nie... nie... Nieładnie. No. Ale sobie zaprojektujemy jakieś ubranko. Okej, kochani, mamy kolejny dzień. Ubyło nam pieniędzy, bo znowu kupowałam i ubrania. Ja się po prostu nie mogę temu oprzeć. Przepraszam. I nastała w ogóle wiosna, jest sobota. I bardzo bym chciała znowu polepszać stosunki z rodzicami. Niestety oni nigdzie nie chcą przyjść, więc... O. Jedzia wstała. Więc rodzinny pocałunek. Wypuścimy naszego chłopczyka. On jest ładnie wyspany, najedzony. Bo tutaj rodzice się spisują na medal. I w ogóle Mirandzie się zmieniło pragnienie życiowe, zobaczcie. Ona teraz pragnie stworzyć rodziny i dożyć do tego jubileuszu. Tak jej się pragnienia zmieniły, tak dojrzała. Więc sami rozumiecie. Weź go. Połóż i zjedz śniadanie.
Takie pyszne było Miranda, a może byś to... Aha. Bez komentarza. Po prostu bez komentarza, okej. No i dzisiaj... Może ty zadzwonisz najpierw do rodziców. Co ty byś chciał? Tatuś się tą zajmie, tylko sobie zjeść śniadanko. No i co na razie graj. Zajmiemy się dziedziusiem i spróbujemy jeszcze raz poprawić relacje z rodzicami. Patrzcie, już jest coraz lepiej. Myślę, że teraz po tej rozmowie już będą chcieli do nas przyjść. Taką mam nadzieję przynajmniej. Tak, posprzątaj. Ty się czujesz bardzo dobrze, więc dzisiaj tata będzie cię uczył chodzić, bo ma wolne. Oj, kurde, ja to zawsze coś... Muszę kliknąć. Nie to, co trzeba. Kurczę, ten minus jeden nie chce nam spaść. Please, dajcie mi to już. Uczycie się chodzić? Pięknie. Co ty potrzebujesz do pracy? Jeszcze potrzebujesz kondycji i techniki. Boże mój, zobaczcie, ile on tej kondycji potrzebuje. No ale to jest 9 level, to nie ma się co dziwić tak naprawdę. Nie ma co ukrywać. Zobaczcie, jak jej prześwituje. W ogóle ją przebrałam, jak możecie zauważyć. Nie wiem, czy to pokazywałam. Już mam zanik pamięci. No to mamy wiosnę znowu. Oj, ktoś nam wykopał dziurę. Bardzo, bardzo nieładnie. Miranda, wypełnij. Dobra, tak pokryjomu. Póki Wicek nie widzi, to wiesz. Kop sobie tam z tyłu. W poszukiwaniu skarbu, może coś wykopiesz ciekawego. O, on już ma prawie pełne. Spróbujemy go nałożyć tego do końca, ale najpierw musimy go nauczyć też siusiać, więc niech on się załatwi ładnie. No i myślę, że go też nakarmimy. Ale najpierw nie zrobię siusi. Tak. Liczny. Jest prześlik. Jedyne, co bym w nim zmieniła, to brwi. Ale to jak podrośnie, to mu zmienię, bo teraz to nie ma sensu. Idziesz jeszcze w kurce, chodzisz, mówisz, jeszcze zimno. Kopaj, kopaj. Może coś wykopiesz. Brawo! To go weź i chodź, damy mu jeść. O, tutaj też trzeba wyczyścić, bo tak. No to jak zje, to go wyczyścimy. Tak, nie mamy pokojówki, więc wiecie, wszystko samemu trzeba robić. Podaj mu jedzenie. Sam też mógłbyś coś zjeść, bo jednak jesteś jeszcze głodny. Więc sobie weź jakieś resztki. Jak ta Miranda? Nikt ci nie podnosi rozrywki, tak jak kopanie. Trzeba to przyznać. I co? Jakąś rzeźbę znaleźliśmy. Sprzedam ją. Stówka. No, lepsze to niż nic. Nie ma co ukrywać. Coś tu mamy? Nie. Nic tu nie mamy. Może pograbić liście? Niech Miranda dzisiaj się zajmie ogrodem, a Wicek się dzisiaj zajmie dzieckiem. Już zjadzone. Ojej. Jak tam? Troszkę słabo z energią, ale jeszcze wykorzystamy cię do końca. Pouczymy go chodzić. Patrz, jak mu mało brakuje. Może uda się wbić. On jest najedzony, wysiusiany, więc niech się pouczy. A potem spędzicie razem chwilę, bo widzę, że macie tutaj romantyczne pragnienia. Kurczę, no niech to spadnie. To chyba muszę poczekać co kilka dni, żeby to spadło. I chyba tak zrobię. I naprawdę w kolejnym odcinku zakończymy to wyzwanie, jak oni do nas przyjdą. Bo chyba tak będzie najrozsądniej. Ojej, to chyba są jego przyjaciele, wiecie? I będziemy musieli do nich zadzwonić. Myślicie, że będzie pożar, jak je spalę? To może lepiej wyrzućmy. Wiecie, wiosenne porządki dzisiaj mamy. Mirandka tutaj się spisuje w roli ogrodniczki. Niech to powyrzuca ładnie. Kto już umie chodzić? Jeeej! Udało się! No, baw się łaskotki, baw się w podrzucaj. Oj. Coś tutaj nas tepa. Tepa nas tutaj baguje, znaczy się. Nie wiem, o co chodzi. Co byś jeszcze chciał? Łaskotki, to zaraz tatuś cię wyłaskoczy. Wyłaskoczy. O, i jakie szczęśliwe dziecko? Widzieli tam takiego szczęśliwego chłopczyka? No, idziemy teraz na popołudniową drzemkę.
O, wróciła Miranda. Zostaw, zostaw. Jesteś brudna, śmierdząca i gdzie idziesz? No, pod prysznic. Tak. A ty opróżnij w tym czasie kibelek. Znaczy kibelek. Trzeba umyć miseczkę, wyczyścić, posprzątać w kuchni. I gdy już to zrobicie... chcecie iść na randkę. Ach, te Simsy 2. Czemu spuszczasz wodę, gdy jestem pod prysznicem? Wicek! Te problemy małżeńskie. Co nie? Dobra, to wyczyść ty prysznic w tym czasie, jak on sprząta kuchnię. No uwielbiam ich, po prostu uwielbiam. O, akurat wieczór to może jakiś... taka, wiecie, szybciutka randeczka w domu. Dokąd idziesz? Ona zamierza czytać teraz gazetę. Kobieto, odłóż gazetę na stół, bo tutaj mini randka. No, na podłogę, dobra. Flirtuj, bo wy mało ze sobą w ogóle. Wolny taniec, gramy. Macie wolny taniec bez muzyki, bo właśnie w ogóle nie dałam wam żadnego sprzętu grającego. No. Zapomnij o Wale? Ona jest niepoważna, zobaczcie. W ogóle oni mają tutaj... Czemu oni nie mają czerwonego serca? Ej, oni są tylko zauroczeni w sobie? Jak to jest możliwe? Dlaczego? Przecież tak nie może być. Oni są małżeństwem, powinni się kochać. Halo. Idźcie tu na całość. Ja tutaj was zaraz rozkocham sobie. I chcą Barbara w samochodzie, nie? Ona nie chce z tobą gadać. Chodźcie. Chodźcie, bo już dziecko się budzi. Jak to randka zniknęła? Co się stało? Bo wyszli z domu? Cicho, zaraz przyjdą rodzice. No. Ale przecież ty nigdzie nie idziesz, tylko wsiądź. Ale ty jesteś durny. Dobra, nieważne. Miranda, wysiadaj. Dobra, tyle wyszło z mojego Barbara w samochodzie. Musicie sobie radzić u łóżku. No i tak jak mówiłam, w przyszłym odcinku kończymy tą serię. Zajmie mi fajnie tylko 10 odcinków pełnych, więc tak myślę, że nawet spoko to wyszło, wszystko. To wyzwanie muszę powiedzieć, że nie było takie trudne nawet. Ale może na razie nie będę się wypowiadać, zostawię to na odcinek końcowy. Podsumowanie i te sprawy. Czemu ona go nie kocha? Powiedzcie mi, jak zrobić, żeby oni się kochali? Bo to zauroczenie jest takie przykre. No teraz musicie mieć randkę marzeń. Jesus Christ, co to było? Okej. Co wy tam robicie? Boże, nie... Patrzmy na to. Patrzmy na dziecko. Rośnie nam tu mały muzyk. Co chcesz z nim robić? Widzę, jak i ja flirtujemy. Świetnie, wstawać. Całujemy się gorąco. Całujemy się. Flirtujemy, Boże, jaki mam problem dzisiaj z tym słowem. No to jazda. I w tym łóżku, nie? Niby taka tutaj miłość w ogóle, a nie ma serca. Dlaczego? Powinni się kochać. To przez to, że za wcześnie im wzięłam ślub, czy co? Czy ktoś mi to wyjaśni? Zakończymy ten wieczór na kanapie, moi drodzy. Obejmij. Pocałuj.
Romantycznie. Tak, i tym pozytywnym akcentem, moi drodzy, żegnam się z wami. Ze ścinającą się grą. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. No i cóż, do usłyszenia w kolejnym. Także, pa, pa!